Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak utrzymać w dobrej kondycji nasze naczynia krwionośne i zapobiec ich zwężeniu w wyniku rozwoju miażdżycy. Dopuszczenie do rozwoju tej choroby może skutkować fatalnymi w skutkach konsekwencjami. Powikłaniami miażdżycy bowiem są udar mózgu, jak również zawał serca. Należy zatem przyjrzeć się czynnikom, które mogą ten stan powstrzymać, po to, by chorobie zapobiegać, a nie ją leczyć. A ta leczy się wyjątkowo trudno. W zasadzie leczenie daje niewiele. Stąd też znaczenie dzisiejszego odcinka dla naszego zdrowia jest naprawdę niebywałe. Co zatem możemy zrobić, aby zapobiec stanom patologicznym naszych naczyń krwionośnych? Otóż musimy przyjąć do wiadomości, że winowajcą tego stanu są m.in. tłuszcze nasycone, które znajdują się w naszej diecie. To ich nadmiar oraz kolejno utlenienie jest związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych i zwężeniem naczyń. W dzisiejszym odcinku nie będę Państwu jednak odradzał ich spożywania, a co zapewne zdziwi wielu, zachęcał do ich ograniczania. I tak wiem, że każdy zrobi jak uważa. Dzisiaj opowiem, jakie produkty spożywcze należy włączyć do naszej diety, by uchronić nasze tętnice przed promiażdżycowym działaniem tłuszczów nasyconych. Dlaczego akurat dzisiaj prezentuję takie podejście? Uważam bowiem, że nawyki żywieniowe zmienia się wyjątkowo trudno. Zatem większą korzyść słuchacze odniosą, gdy powiem, co jeść, by chronić tętnice przed promiażdżycowym działaniem tłuszczów nasyconych bez ich odstawienia, niż gdybym zachęcał do ich ograniczania. Przypomnę, duże ilości kwasów tłuszczowych nasyconych znajdziemy w smalcu, w oleju kokosowym i palmowym, w ciastkach, w kiełbasie, w boczku, w wędlinach czy też niektórych serach. Należy jednak dodać, że ich szkodliwość wynika w dużej mierze z trybu życia i formy diety prowadzonej, czytaj dieta przetworzona współczesnej cywilizacji. Nasycone kwasy tłuszczowe z oleju kokosowego czy też oleju palmowego mogą nie mieć szkodliwego działania dla rodzimych mieszkańców w rejonach, gdzie rośliny te występują naturalnie. Z reguły ludzie ci mają zupełnie inną dietę i inny poziom aktywności fizycznej niż na przykład zasiedziani mieszkańcy krajów europejskich. Te dane potwierdzają badania naukowe. Jednak kiedy tłuszcze nasycone przeplatają się z przetworzoną dietą, kilogramami cukrów prostych, poza tym zwolnionym metabolizmem w wyniku braku ruchu, nagle stają się szkodliwe. Zatem nasycone tłuszcze są bądź co bądź potrzebne dla naszego organizmu. Jednak to my jesteśmy winni temu, że nam szkodzą i to my musimy je ograniczyć, jeśli nie mamy zamiaru zmieniać diety czy też podjąć aktywności fizycznej. Jeśli nie możesz lub też nie chcesz tego robić, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Dzisiaj dowiesz się, jak w realiach diety przetworzonej unikać ciemnej strony tłuszczów nasyconych. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przedstawmy zatem listę składników pokarmowych, które mogą uchronić nas przed zwężeniem tętnic wywołanym miażdżycą, na rozwój której wpływają nasycone kwasy tłuszczowe. Dzisiejsze zestawienie zacznijmy od jedynego niewegańskiego produktu z dzisiejszej listy, a są nimi ryby. Przykładami tłustych ryb, które chronią tętnice przed nasyconymi kwasami tłuszczowymi, są łosoś, sardynki, makrele oraz śledzie. Ryby są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, a w tym EPA oraz DHA, czyli nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tworzą one zdrową przeciwwagę do tłuszczów nasyconych. A dlaczego kwasy omega-3 są pomocne w tym aspekcie? Otóż chronią przed osadzaniem się nasyconych tłuszczów w uszkodzonej wewnętrznej warstwie tętnic. Przeciwdziałają również procesowi utleniania tłuszczów, które mogą wywoływać miejscowy efekt zapalny i przyczyniać się do inicjowania i powstawania blaszki miażdżycowej. Punkt numer 2 to nasiona. Wśród nasion, które chronią tętnice przed nasyconymi tłuszczami i miażdżycą, wymienić można siemię lniane i nasiona szałwii hiszpańskiej, czyli nasiona chia. Mechanizm działania obu przypomina ten z ryb, chociaż w nasionach występuje kwas alfa-linolenowy. Dopiero w ustroju przechodzi on przemianę do kwasów EPA oraz DHA, czyli tych, które występują w rybach.
Więc po części można powiedzieć, że działa jak związki zawarte w tłustych rybach. Wśród istotnych składników nasion wymienić należy również błonnik, który ogranicza absorpcję kwasów tłuszczowych nasyconych z jelit, dlatego część z nich zostaje wydalona i nie wchłonięta do obiegu, chociażby do tętnic. Kolejnym ważnym składnikiem diety, który uchroni nas przed miażdżycą i zwężeniem tętnic, są orzechy. Orzechy są źródłem jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Najlepszym ich przedstawicielem wydaje się być orzech włoski, o którym nagrałem cały odcinek, który pod względem zawartości wielonienasyconych tłuszczów wyprzedza wszystkie inne orzechy. Orzechy włoskie chronią przed działaniem nasyconych kwasów tłuszczowych, m.in. poprzez ich właściwości przeciwzapalne. Oprócz tego znajdziemy tutaj frakcję flawonoidów, takich jak apigenina, która zmniejsza akumulację lipidów. Niemniej ważne w tej kwestii okazują się być warzywa liściaste i kapustne. Wymienić tu możemy na przykład szpinak, rukolę czy też sałatę. Rośliny te, ze względu na zawartość błonnika, ograniczają wchłanianie nasyconych tłuszczów z pożywienia. Prócz tego wiele z nich to cenne źródło minerałów, które biorą udział w ochronie przed wolnymi rodnikami, a tym samym hamują procesy miażdżycowe. Trudno również pominąć fakt, że są dobrym źródłem potasu. Na uwagę wśród zielonych warzyw zasługują również rośliny z rodziny kapustowatych, czyli brokuł, kalafior czy też kapusta. Zawierają bowiem związki organicznej siarki, które mogą ograniczyć ryzyko śmierci z powodu już istniejącej miażdżycy. Oprócz tego roślinom z rodziny kapustowatych przypisuje się wpływ na poprawę i utrzymanie elastyczności ścian tętnic. W utrzymaniu zdrowia tętnic i zapobieganiu miażdżycy pomocna może okazać się również oliwa z oliwek. Ta oleista ciecz to jeden z najczęściej używanych zdrowych tłuszczów w diecie śródziemnomorskiej. W skład oliwy wchodzą liczne polifenole, a także jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które stanowią aż 73% oleju. Obie grupy związków mają duże znaczenie dla hamowania utleniania lipidów. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe z oliwy wykazują aktywność przeciwzapalną, a jednym z istotniejszych jest kwas oleinowy. Z kolei polifenole zawarte w oliwie z oliwek odpowiadają za obniżenie ciśnienia krwi. Nasze tętnice pokochają jagody. Owoce właśnie tego typu, czyli jagody, jarzyny, maliny, truskawki, borówki, to skarb, który chroni przed negatywnym wpływem tłuszczów nasyconych na nasze naczynia. Rośliny te zawierają sporą ilość flawonoidów. Grupa ta wywiera działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Zawiera również błonnik pokarmowy, co w sposób pośredni ogranicza wchłanianie nasyconych kwasów tłuszczowych. Zgodnie z tym możemy przyjąć, że owoce te mają korzystny wpływ na gospodarkę lipidową. A czy lubią Państwo smak awokado? Jeśli tak, to świetnie. Ten maślany smak roślina zawdzięcza dużej zawartości zdrowych tłuszczów. Miąższ awokado może pomóc obniżyć nam poziom złego cholesterolu. Potwierdzenie tych zależności znajdziemy w badaniach naukowych, w których oprócz spadku złego cholesterolu odnotowano wzrost dobrego cholesterolu, co wiąże się m.in. z hamowaniem tworzenia blaszki miażdżycowej. A teraz wybitnie smaczny punkt. Jak już zapewne wiemy, bo nagrałem o tym film, gorzka czekolada to źródło licznych polifenoli. Najcenniejszym rodzajem czekolad są te, które zawierają jak najwięcej kakao, więc także jak najwięcej przeciwutleniaczy. Związki te chronią tętnice, ponieważ wpływają korzystnie na poziom trójglicerydów. Poza tym jedno z badań dowiodło, że po spożyciu gorzkiej czekolady frakcja złego cholesterolu trudniej się utlenia. Dla przypomnienia, to utleniony cholesterol odgrywa ważną rolę w strukturze blaszki miażdżycowej. O nasze tętnice zadbają również cytrusy. Posiadają one antyoksydacyjne właściwości, czyli chronią przed wolnymi rodnikami tlenowymi, czyli osłabiają proces utleniania cholesterolu. A dlaczego jest to ważne? Powinniśmy to już wiedzieć. Szczególne znaczenie w hamowaniu utleniania lipidów mają flawonoidy cytrusowe, takie na przykład jak naryngenina. Substancji tej najwięcej odnajdziemy w pomarańczach.
Aby zapobiec zwężeniu naszych naczyń, należy pomyśleć o włączeniu roślin strączkowych do naszego jadłospisu. W tej grupie roślin o korzystnym działaniu w stosunku do nasyconych kwasów tłuszczowych można wymienić fasolę. Posiada sporo błonnika, a w tym frakcję rozpuszczalną, która odpowiada za regulację poziomu lipidów oraz glukozy. Zmniejsza ryzyko pojawiania się miażdżycy. Nie wolno zapomnieć nam również o pomidorach. Pomidory oraz przetwory z pomidorów to bogate źródło karotenoidów, które są naturalnymi barwnikami i posiadają potencjał antyoksydacyjny. Jednym z nich jest likopen. Jak ten barwnik z pomidorów wpływa na nasz organizm? Przede wszystkim zmniejsza stan zapalny. Pamiętajmy, że wartości ochronne likopenu można wzmocnić poprzez dodanie odpowiedniego tłuszczu, chociażby takiego jak oliwa z oliwek. Udowodniono to doświadczalnie w badaniu na 40 osobach, które spożywały sos pomidorowy z oliwą w porównaniu do osób jedzących surowe pomidory i zwykły sos pomidorowy. Zdecydowanie nie za zapach i nie za smak nasze naczynia powinny pokochać cebulę i czosnek. Dla naszych naczyń istotne znaczenie mają spore pokłady związków organicznej siarki w nich zawarte. Ich spożycie wiąże się ze spadkiem poziomu złego cholesterolu, a także ograniczeniem stanów zapalnych. Na dzisiejszej liście pojawią się również buraki. Rośliny te w sposób pośredni mogą pomóc w walce z osadzaniem się tłuszczu w naszych naczyniach. Są one bowiem źródłem azotanów, które ograniczają stan zapalny i poprawiają przepływ w naczyniach poprzez ich rozszerzenie. Wspierają zatem właściwy przepływ krwi przez naczynia, co utrudnia odkładanie się blaszki miażdżycowej. Oprócz tego mają potencjał przeciwutleniający dzięki wysokiej zawartości barwników, a także związków fenolowych takich jak rutyna czy epikatechina. A na koniec kilka przypraw. Jak się okazuje, przyprawy mogą nie tylko poprawić smak naszych potraw, ale także usprawnić pracę naszych tętnic. Wśród nich znaczenie ma cynamon i zawarty w nim aldehyd cynamonowy. Kolejno kurkuma zawierająca kurkuminę, imbir posiadający gingerole, a także pieprz. Podsumowując, co chroni nasze naczynia przed szkodliwym wpływem tłuszczów nasyconych i pojawieniem się miażdżycy? W głównej mierze są to dobrze znane owoce, warzywa, ale również przyprawy, które dodają nie tylko smaku, ale również szczyptę zdrowia. Wiele z powyższych produktów to przede wszystkim źródło przeciwutleniaczy z grupy polifenoli, takich na przykład jak flawonoidy. Nie bez znaczenia są również rośliny, które dostarczają nam błonnika. Ogranicza on wchłanianie tłuszczów nasyconych w naszych jelitach. Dlatego warto zapamiętać listę tych składników i jak najczęściej wprowadzać je do naszej diety. I na dzisiaj była to ostatnia informacja. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.